Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chciałbym, abyśmy w tej refleksji nad słowem dzisiejszym zatrzymali się przy tym ocaleniu trzech młodzieńców. Cóż ich wyróżniło? Wyróżniło ich oczywiście wielkie zaufanie Bogu, że On ich uratuje. I rzeczywiście uratował, i rzeczywiście to działanie Boże sprawiło, że nawet ten król Nabuchodonozor, który na początku właśnie wymagał od nich oddania czci tym bożkom, potem sam jakby błogosławił Boga, właśnie Szadraka, Meszaka i Abednego. Ale właśnie wyróżniało ich szczególne zaufanie Bogu. I właśnie nad tą rzeczywistością się chwilę zatrzymajmy, ponieważ ona jest, myślę, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby w pełni zaufać Bogu, żeby całkowicie Mu się powierzyć, całkowicie Mu się zaufać. Ale może będzie łatwiej jakoś nam to za każdym razem robić, kiedy patrząc na Słowo Boże, zrozumiemy, co się dzieje z człowiekiem, który właśnie stara się ufać Bogu. No pierwszy przykład to mamy właśnie dzisiaj w czytaniu. On jest ratowany przez Boga. My oczywiście mamy bardzo mocno skojarzone zaufanie do Boga, czy Bogu, z siostrą Faustyną, z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. I słusznie. Jezu, ufam Tobie.
I to jest rzeczywiście taka modlitwa, jeden z tych aktów strzelistych, czyli takich, które jak strzała mkną do Boga, która świetnie, że tak powiem, egzorcyzmuje rzeczywistość. Świetnie egzorcyzmuje rzeczywistość. Może to jest za mocne słowo, egzorcyzmuje, ale przypomina mi się właśnie do tej sytuacji, o której mówię. Przypominają mi się takie rekolekcje, w których miałem też głosić gimnazjalistom. No i tak o 9, o 10, o 11, pierwsze, drugie, trzecie klasy tych gimnazjum i to takie po 100, 150 osób, wyzwanie spore. I byłem taki szczęśliwy, że rzeczywiście w poniedziałek, wtorek się to świetnie udało. Złapałem ich uwagę, dosyć dobrze słuchali. No ale we środę cała szkoła, bo to było w ramach właśnie takich rekolekcji szkolnych, cała szkoła poszła na kina, na film Popiełuszko, wolność jest w was. Ale się okazało, że grupa 20 osób nie poszła do tego kina i mi go dali tu. Oni mi przyszli na naukę rekolekcyjną. Sobie pomyślałem, 20 osób. Boże, jakie to będzie wspaniałe. Okazało się, że było najtrudniejsze. Jak się później okazało, to była taka 20, której dyrekcja nie puściła do szkoły, do kina, żeby tego kina nie zdemolowali. No i ja zaczynam głosić, a oni mi rozrabiają. Dosyć szybko się zdenerwowałem i chciałem ich z kościoła wyrzucić, bo się nie dało, naprawdę. Kleryk, który mi towarzyszy, mówi mi, musimy ich trzymać godzinę, no bo są w szkole, odpowiadamy za nich. I rzeczywiście w tym momencie mnie oświeciło. Poszedłem do jednego, który, jak ktoś rozrabiał, poszedłem do niego z mikrofonem i mówię, powiedz, Jezu, ufam Tobie. Nie. Powiedz ładnie, wyraźnie, popatrz na tabernakulum. A co do tabernakulum? Oto pudełko tam takie duże, ładne, ozdobione, świeci się koło niego, tam mieszka Pan Jezus. Popatrz na to i powiedz, Jezu, ufam Tobie. I powiedział. Wszyscy zbaranieli. On sam. Zrobiła się wielka cisza. Zbaranieli na chwilę. Potem następny zaczął rozrabiać. No to idę do niego, powiedz, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Tam zaczęli rozrabiać. No to Jezu, kocham Ciebie. Jezu, zmiłuj się nade mną. Słuchajcie, zrobiła się tak niezwykła atmosfera. Że rzeczywiście dopiero mogłem głosić. I głoszę i w pewnym momencie jeden mówi, to ja się chcę wyspowiadać. Drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Tak? Potem zostałem długo ich spowiadać i naprawdę było z czego. Ale właśnie ta modlitwa, Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie. Jezu, zmiłuj się nade mną. Jezu, jesteś moim Panem. To jest taka modlitwa, która świetnie jakby egzorcyzmuje rzeczywistość. W tym znaczeniu, że oczyszcza ją nam. Oczyszcza nasze serce. I dlatego powinniśmy często mówić, Jezu, ufam Tobie. Co się dzieje, kiedy człowiek ufa Bogu? Właśnie doznaje Bożego miłosierdzia. Co się dzieje, kiedy człowiek ufa Bogu? Przypomina mi się z Biblii postać Daniela, który został wrzucony do cysterny z lwami. Miały go pożreć. I on znowu ufał Bogu i oni go potem wyciągają, patrzą i tam jest Słowo Boże, mówi tak. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał Panu. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał Panu. Taką ma moc jakby ufanie Bogu, ufanie Jezusowi. Oczywiście, żeby Mu zaufać, trzeba czasami wyłączyć
rozumowanie w takim znaczeniu, to jest bardzo ciekawe, bo też w jednym miejscu jest powiedziane, ci, którzy zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Czyli ci, którzy zaufali, zrozumieją. I tu jest czasem właśnie ten konflikt, bo my najpierw chcemy coś zrozumieć, zobaczymy, zrozumiemy, sprawdzimy, dobre, to mogę temu zaufać. A jest na odwrót. Jakby w rzeczywistości duchowej, w rzeczywistości z Bogiem jest na odwrót. Najpierw zaufaj, a potem zrozumiesz. Zrozumienie przyjdzie później. I proszę zobaczyć, my tak wielu rzeczy, wielu spraw duchowych, ewangelicznych nie rozumiemy. Jeśli chcemy zrozumieć, to nie walmy głową o mur i nie wyciskajmy z siebie nie wiem jakich konceptów, żeby coś tam wymyśleć. Nie, spróbuj od innej strony. Od tej strony, jaką proponuje Słowo Boże. Zaufaj. Ci, którzy zaufali, zrozumieją. Ci, którzy zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Potem jest też inny owoc, znowu ze Słowa Bożego, tego, co się dzieje z człowiekiem, który on ufa, kiedy stara się zaufać Bogu. Ci, którzy zaufali, odzyskują siły, biegną bez zmęczenia. To jest coś niesamowitego. Proszę zobaczyć, jak znowu dzisiejszy świat, jak często my w dzisiejszym świecie jesteśmy zmęczeni, jesteśmy udręczeni. I oczywiście, żeby jakby pokonać zmęczenie, trzeba iść odpocząć. I tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Tak. Ale chyba też właśnie, żeby prawdziwie odzyskać siły nie tylko z wyspania się, nie tylko z ciepłej kąpieli, nie tylko z dobrego zjedzenia, nie tylko z fajnego spaceru, ale odzyskać te siły wewnętrzne, to je się odzyskuje właśnie poprzez zaufanie. Ci, którzy zaufali, odzyskują siły. Dlatego to dzisiejsze spotkanie, wykorzystajmy tą intymność liturgii. Nie ma większej intymności. Nie ma większej intymności tutaj, jak w intymności liturgii, którą sprawujemy. Żebyśmy tą intymność tej liturgii, w tej intymności, intymności mojego serca, spotkania mojego serca z żywym Bogiem, z żywym w Słowie, z żywym w Jego pokarmie, żebyśmy Mu jakoś na nowo mówili: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bo jeśli ufasz Bogu, rany życiowe nie będą, no właśnie, nie będą Cię niszczyć. Jeśli zaufasz Bogu, zrozumiesz. I jeśli zaufasz Bogu, będziesz odzyskiwał siły. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Maryjo niepokalana. Módl się za nami. Święty Dominiku. Módl się za nami. Święty Benedykcie. Módl się za nami. Dobrze, kochani. Pamiętamy, że jesteśmy jakoś w kręgu potrzeb. Wiemy, że Słowo Boże wprost o potrzebach niewiele mówi, ale rzeczy ważne. Pamiętamy w spotkaniu Jezusa z Martą i Marią, mówi: potrzeba mało, albo tylko jednego. Albo w Ewangelii świętego Mateusza pamiętamy ten fragment: przyjrzyjcie się ptakom powietrznym, liliom morskim, tak kwiatom, jak są ubrane, prawda, i Ojciec je żywi, Ojciec je ubiera, tak, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i tam jest powiedziane, i Bóg wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. No i wreszcie list do Filipian,
gdzie jest powiedziane, że Bóg w Chrystusie Jezusie zaspokoi, jeszcze nam jest powiedziane w Biblii Tysiąclecia, wspaniale każdą waszą potrzebę. No i wczoraj mówiliśmy też o tej potrzebie, wcześniej jeszcze mówiliśmy o potrzebie Boga, że Bóg potrzebuje człowieka, człowiek potrzebuje Boga. No i wczoraj było troszeczkę o tym, prawda, że co to jest ta prawdziwa potrzeba, bo my, że mamy prawdziwą potrzebą żyć, prawdziwe potrzeby spełniać, uważać, żeby nie, żeby się te sztuczne potrzeby nam tutaj ktoś ich nie sztucznie właśnie nie mnożył, nie stwarzał, abyśmy mieli dobrą strategię, żebyśmy właśnie też mieli odróżniać od pragnień, od zachcianek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na rzeczywistość ludzkich potrzeb można popatrzeć jeszcze z innej strony. Ze strony, jakby tak powiedzmy, struktury człowieka. Człowiek, tak obrazowo mówiąc, jest jak taki trzyczęściowy tort. Pierwsza warstwa tortu to jest ciało, druga warstwa to jest nasza psychika i wreszcie trzecia warstwa to jest nasza dusza. I dlatego jakbyśmy mieli powiedzieć, czym człowiek jest, to człowiek jest, albo lepiej staje się jednością ciała, psychiki i duszy. I bardzo fajnie nawet Frankl mówił, że tą osią, wokół której buduje się ta jedność ciała, duszy i psychiki, jest oczywiście dusza. To, co jest tak naprawdę w tych trzech warstwach, nazwijmy to, nieśmiertelne, czyli najmocniejsze. To wokół tej osi buduje się jedność człowieka, jego ciała, psychiki i duszy. Czyli człowiek to jest właśnie nie istota psychofizyczna, ale psychoduchowo-fizyczna. Co jest oczywiście bardzo ciekawe, że to, co jest ta oś najważniejsza, czyli nasza dusza, jest jakoś najbardziej ukryta. Mniej ukryta, już bardziej jawna jest ta warstwa psychiczna w człowieku, a już najbardziej zewnętrzna, najbardziej jawna jest właśnie rzeczywistość naszego ciała. I teraz jest bardzo ciekawe, co ma ciało, żeby się wyrazić. Ciało, żeby się wyrazić, ma ciało. Co ma psychika, żeby się wyrazić? Psychika, żeby się wyrazić, ma ciało. Tak? My się uśmiechamy, jesteśmy radośni, to widać. Kąciki łusk do góry, oczy uśmiechnięte, tak? Nie? Jesteśmy smutni, no to i tak dalej, nie? To co ma psychika, żeby się wyrazić? Psychika, żeby się wyrazić, ma ciało. Co ma dusza, żeby się wyrazić? No też ma ciało. Bo jak się modlisz, to klęczysz. Jak się modlisz, składasz ręce. Tak? Jak się modlisz, to się skupiasz. Jak się modlisz, nie wiem, położysz się krzyżem. I to jest bardzo ciekawe, że to, co jest właśnie najbardziej jakby osiowo istotowe, wokół tego buduje się cała jedność człowieka, jest tak bardzo ukryte, a to, co jest właśnie no jakby najbardziej jawne, jednak jest tak bardzo ważne, ciało ludzkie, tak ważne, że Słowo Boże powie o nim jako świątyni Ducha Świętego. Ale patrz, dlaczego to jest ważne, taka koncepcja? Bo ta koncepcja, ona też na przykład pozwoli nam lepiej zrozumieć na przykład prawdziwe zakochanie. Że jak chłopiec czy dziewczyna się w sobie zakochują, to tak naprawdę muszą być trzy fascynacje. Musi być fascynacja ciałem,
O, jaki ona ma śliczny dołeczek, jak się uśmiecha, nie? O, jakie kościste policzki, tak, tu, a, jakie ramiona, nie? A ona jaką smukłą figurkę, nie? Więc, tak, fascynacja ciałem. W prawdziwym zakochaniu musi być też fascynacja psychiką. Boże, jaka ona jest cierpliwa. A on jaki jest opiekuńczy. Boże, a ona jaka jest... jak sobie radzi na przykład z humorami, nie? A on jaki jest wytrwały, nie? A musicie zafascynować jego psychika, właśnie jego cała sfera psychiczna, jej sfera psychiczna. Wreszcie w prawdziwym zakochaniu musi być też fascynacja duszą. Boże, jak on ślicznie wygląda, niepowtarzalnie wygląda, jak wraca od Komunii Świętej. Boże, a jej twarz, Jezus jak się modlił, nie? Mojżesz jak się modlił, twarz promieniejąca. Boże, jej twarz. Nie, Mona Liza nie jest taka piękna, jak ona, kiedy się modli. Nie? Zafascynować się duszą, nie? Dlatego mówimy o tej, właśnie to rozumienie już pozwoli nam zrozumieć prawdziwe zakochanie. To właśnie ta koncepcja pozwoli nam też zrozumieć, na czym polega spotkanie ludzi, spotkanie na przykład w małżeństwie, nie? Spotkanie ciał, czego owocem będą doznania, spotkanie psychik, czego owocem będzie doświadczenie bliskości i spotkanie dusz czystych sumień, z czego owocem będzie doświadczenie więzi. I też ta koncepcja, ona pozwoli nam zrozumieć, jak chłopiec z dziewczyną się kojarzą, jakie powinny być randki. Powinny być randki, by trochę poznać to ciało, więc pójdziemy na basen, tak? Pójdziemy na spacer, nie? Żeby zobaczyć to. Nie za dużo. Zostaw sobie trochę tajemnicy. Nie? To, nie tak, wszystkiego to nie można. Nie? Zrób takie randki, żebyś mógł poznać jej czy jego psychikę. Zrób takie randki, żeby poznać jego duszę. Przyprowadź go do kościoła. Jak on się zachowa? Czy wodę na przykład święconą wypije, bo nie będzie wiedział, co z tym się robi. Nie wiesz, nie? Nie wiesz, nie? Zobacz, nie? Ale wiecie, to ciało, psychika i dusza. Dlaczego o tym mówimy w kontekście też potrzeb? Bo można na potrzeby właśnie tak patrzeć. Potrzeby ciała, potrzeby twojej psychiki i potrzeby twojej duszy. I co jest bardzo ciekawe, że często się mówi o tych potrzebach cielesnych, że to są potrzeby chlebowe. No potrzebujemy chleba, jak chleba. Potrzebujemy chleba, to są potrzeby chlebowe. Tymczasem wszystkie są potrzebami chlebowymi. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie uznania, poczucie wartości. To są wszystko potrzeby chlebowe. Co prawda nie w takim wymiarze, jak w cielesnym wymiarze, bo jak ciału nie dasz chleba, nie dasz picia przez dłuższy czas, to padnie. A o dziwo właśnie człowiek, te potrzeby psychiczne, jak nie będą nakarmione, to trochę się pożyje. Ale jak? Co to będzie za jakość życia? A to są potrzeby chlebowe. To są też potrzeby chlebowe. Tak samo potrzeby naszej duszy. To są potrzeby chlebowe. I właśnie w ten sposób można też na tą rzeczywistość potrzeb patrzeć. Nie? I, no i tak sobie, jak się trochę tak modliłem, to tak sobie pomyślałem, że tą konferencję troszkę zbuduję w taki sposób, żebyśmy zobaczyli, jak Jezus, bo jak powiedziałem, o samych wprost potrzebach
Biblii jest niewiele. Za to widzimy w Biblii mnóstwo miejsc, w których Bóg realizuje, w których Bóg zaspokaja potrzeby człowieka. Na przykład takie potrzeby żywności, tak? Potrzeby jedzenia. Manna na pustyni. Jak im była, się znudziła manna, to chcieli mięska, dał im przepiórki. Nie? Woda, tak? Ze skał Meriba. Było, nie było wody, pach, już jest woda, mają co pić. Nie? Mnóstwo jest tego. No, Eucharystia, szczytem tego. Tej rzeczywistości jest Eucharystia. Nie? Dzisiaj mi ktoś powiedział, jak to młodzież sobie wymyśliła. To takie, wiecie, czy to kanibalizm? Jaki kanibalizm? Kanibalizm byłby, jakby człowiek jadł człowieka. A my spożywamy ciało Chrystusa, Boga. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest, proszę zobaczyć, często też widzimy w reklamach, jesteś tym, co jesz. Nie? I to jest bardzo ciekawe, że w rzeczywistości pokarmu to wszystko to, co my jemy, przetwarzamy w siebie. Szynkę, sałatę, pomidory. My to wszystko przetwarzamy w siebie. A z pokarmem eucharystycznym jest na odwrót. Z pokarmem eucharystycznym jest inaczej. Że jeśli my spożywamy pokarm eucharystyczny, to pokarm eucharystyczny nas przebóstwia. To Bóg, który przychodzi do naszego serca, On nas przemienia coraz bardziej w siebie. I co Eucharystia, to o milimetr przebóstwiony. Co modlitwa, o milimetr przebóstwiony. Już tak mówimy geometrycznie, tak? Nie? Bardzo ciekawa rzeczywistość, nie? Na przykład potrzeba aktywności człowieka. Nie? Kiedy Bóg stworzył świat, stworzył człowieka, mówi do pierwszych rodziców, czyńcie sobie tą ziemię poddaną. Po prostu zakasujcie rękawy, czyńcie. Proszę zobaczyć, jak On uruchamia właśnie tą aktywność człowieka, potrzebę aktywności, działania. Na przykład potrzeba odpoczynku. Przychodzi Jezus, który mówi do apostołów, idźcie na miejsce osobno, odpocznijcie nieco. Albo w psalmie jednym, wyprowadzasz mnie na wody, gdzie odpocząć mogę. Bardzo piękna potrzeba. Nie? Albo na przykład potrzeba wyrażania seksualności. Od razu mi przychodzi do głowy, wiecie kto? Tobiasz. Tobiasz, który idzie znaleźć tą swoją żonę. Ta biedna żona, no, spętana przez demona Asmodeusza, który sprawiał tak, że już tam paru, nie wiem, tam pięciu czy ilu ich tam miała, mężów, i każdy po nocy poślubnej trup. Przychodzi Tobiasz. Oczywiście Bóg go uposażył w to lekarstwo, którego dał mu anioł Rafał i powiedział, rozpal to, a przede wszystkim zanim wejdziecie do łoża, zacznijcie się modlić. I słuchajcie, to jest piękna modlitwa, jakby ktoś chciał właśnie jakby tak przeżyć, tak? To zanim wejdą do łoża, niech się modlą. I tam jest piękna modlitwa, jak się modlą. I kończy się modlitwa i kończy się słowo. A potem spali całą noc i włącza się film. Taki zupełnie niesamowity. Aż trudno, aż się nie próbuję sobie wyobrażać, co się tam działo. Nie? I rano się co? Budzi Tobiasz żywy. A ojciec już był wykopany grób. Bóg się troszczy. Bóg się troszczy. Bóg chce Twojego szczęścia. Proszę zobaczyć, jaka to jest niesamowita rzeczywistość. Choćbyśmy, i dlatego o tym też mówiłem, o tych trzech fascynacjach, że w akcie małżeńskim, w akcie intymnym małżeństwa, w którym spotykają się właśnie
ciała, psychiki i czyste sumienia, co się dzieje w sakramencie małżeńskim. To jest coś niesamowitego. Dlatego choćbyśmy nie wiem, co robili w tej materii, nie wiem, jak już tam doświadczyli poza sakramentem małżeństwa, nikt z nas nie wie, co to prawdziwa seksualność. Tylko małżonkowie. Tylko małżonkowie. Kiedy właśnie mogą, to proszę zobaczyć, Bóg tak cudownie jakby podniósł, wyszedł na potrzebę, naprzeciw tej potrzebie człowieka, że podniósł tą miłość człowieczą do poziomu sakramentu. I tam anioł, całe niebo jest i patrzą i są szczęśliwi. Nie? No tak jest. A do tego trzeba mieć trochę oka mistycznego. Potrzeba kreatywności. Znowu Bóg mówi do Adama, bierz i nazywaj. I on nazywa zwierzęta. On im nadaje imiona. Możesz być kreatywny. Nazywaj. Potrzeba sensu. Proszę zobaczyć. To, jaka jest niezwykle ważna potrzeba sensu. To jest tak mocne, że niestety ludzie czasami mówią, straciłem sens życia, tak? Nawet targają się na swoje życie, bo stracili sens życia. A proszę zobaczyć, logos. Jak się tłumaczy słowo logos? Słowo logos tłumaczy się słowo, ale słowo logos tłumaczy się też sens. Więc można by powiedzieć, tak jak mówimy, na początku było słowo i słowem było Bóg. Rozumiemy? Tak. Na początku był logos. A logos to jest sens. Na początku był sens. Jezus jest sensem. I proszę zobaczyć, znowu patrząc lekko, dotykając lekko świata terapii. Jest cała terapia, właśnie logoterapia. Czyli terapia sensem. Jak człowiek złapie sens, to już go nic nie złamie. Właśnie Viktor Frankl, który jest twórcą logoterapii, nie? On zobaczył, że zobaczył w obozie koncentracyjnym. Nie? Zresztą sam, co zobaczył? Że ci, którzy mieli nadzieję, bo mieli sens, mieli cel, ci przetrwali. Ci w każdym razie łatwiej im było przetrwać. Nie zapadali na choroby, jakie zapadali. Najbardziej ginęli, poza tym, że ich tam eksterminowali, Niemcy. Ale chodzi o tą swoją postawę. Ci, którzy stracili sens, rzucali się na druty, zapadali łatwiej na choroby, umierali. Ktoś, kto miał sens. I proszę zobaczyć, Jezus jak mówi, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Tak? Ja was pokrzepię, bo ja ci dam sens. Bo ja ci dam sens. Potrzeba sensu. On jest sensem twojego życia. To wychodzi naprzeciw. To jest bardzo ważne. Na przykład potrzeba własnej wartości, poczucia własnej wartości. I tu się chwilę zatrzymam, bo to jest coś niezwykle ważnego. Nie wiem jak wy, ale ja nie spotkałem jeszcze człowieka, chociaż nie z każdym dogłębnie rozmawiałem, ale nie spotkałem człowieka, który by nie miał tak zwanego niskiego poczucia wartości. Z czego ono się bierze? I o czym to jest informacja? Niskie poczucie wartości to nie jest informacja o mnie. Moje niskie poczucie wartości, zapamiętajcie to sobie raz na zawsze i będę się z tym polemizował z każdym, kto mi to powie, że jest inaczej. Niskie poczucie wartości nie jest informacją o mnie. Wiecie, o czym jest informacją? Jest informacją o lustrach, w które patrzyłem. Bo proszę zobaczyć,
moja ludzka twarz, coś, co jest, co fotografujemy do dowodu tożsamości, czyli świadczy o naszej tożsamości, rozróżnia nas pomiędzy sobą, jest dla mnie samego zakryta. Jakbym powiedział, zaobserwujcie sobie rękę, zrobicie to. Zaobserwuj sobie nogę, zrobisz to. Tak? Jak się dobrze wygniesz, to nawet tyłek sobie zobaczysz. Nie? A swojej twarzy za Chiny ludowe. Czego potrzebujesz? Lustra. Potrzebujesz lustra. I teraz wyobraźcie sobie, dzisiaj też byłem na spacerze na Malcie, teraz nie ma, szukałem tych krzywych zwierciadeł, bo były tam kiedyś na Malcie takie duże lustra, tak zwane krzywe lustra. Jedno stanąłeś przed nim, to zrobiło z ciebie fasolkę, taką głowę wysoką, cienką jak fasolkę, a inne zrobiło ciebie takiego słoniowatego misia, taki dynię. Nie? I wyobraźcie sobie, że ktoś, wyobraź sobie, że ty masz całkowicie kształtną głowę. Co dzień rano, przy goleniu, przy myciu ząb, co dzień rano zębów, przy goleniu codziennie patrzysz takie lustro, które robi ci z głowy dynię. To co będziesz myślał? Że masz głowę jak dynię. Mimo, że masz dobrą głowę. Ale codziennie w takie lustro, codziennie w takie lustro, codziennie w takie lustro i zobaczysz, będziesz myślał, że masz łeb jak dynię. To niestety są lustra. Tymi lustrami, i to proszę zobaczyć, od razu też wyrastamy na... zobaczcie, jak to jest ważne, że twoje oczy mogą być lustrem dla kogoś innego. Tak? I dlatego mówię, że moje niskie poczucie wartości to jest często krzywe zwierciadło. To jest informacja o tym, że niestety patrzyliśmy w lustra, czyli w spotkania było tyle i takich spotkań z ludźmi, które nie dawały nam prawdziwej informacji o mnie, tylko zakrzywione. Jesteś do niczego, nic nie umiesz, nie dasz rady, jesteś połową twojego brata, różne rzeczy. Nie? Ale to są wszystko informacje nie o tobie, tylko te lustra były krzywe. Nie? Ja to poznałem. Wiecie, jest w hymnie, na końcu hymnu świętego Pawła o miłości. Także teraz widzimy niejako zwierciadle, tak niewyraźnie, a potem zobaczymy twarzą w twarz. Wiecie, ja mnie to wszystko, to jest też bardzo ważne. Pamiętam taki moment pieszczoty dziecięco-matczynej, kiedy ja w pewnym momencie patrząc mamie w oczy, krzyknąłem jak kolumb, który okrył Amerykę, nie? Mama! Ja widzę siebie w twoich oczach. Odbicie swoje w źrenicach mojej mamy. Nie? I proszę zobaczyć, co mówi Bóg w księdze proroka Izajasza. Nabrałeś wartości w oczach moich. I ja miłuję ciebie. Zobaczcie, jak Bóg zaspokaja potrzebę, twoją potrzebę poczucia wartości. To w Jego oczach. I proszę zobaczyć, i święty Paweł tam mówi, zobaczymy Boga twarzą w twarz. Jak mi się to złączyło z tą pieszczotą dziecięcą matczyną i z tym odkryciem, że ja widzę siebie odbity w jej oczach i prawdopodobnie mama też widziała się w moich oczach, to tak będzie z Bogiem. Staniesz przed Bogiem, popatrzysz Bogu w twarz i będziesz patrzeć w Boga i nagle Boże, ja widzę siebie w twoich oczach. A Bóg będzie patrzył na ciebie i powie: Krzysiu, ja widzę siebie w twoich oczach. Celinko, ja widzę siebie w twoich oczach. Nie? I to są, czyli jakie to są, to kto jest twoim ojcem? O twoim ojcem tak naprawdę jest ktoś, kto ci nadaje poczucie wartości. Rozumiesz? Dlatego mamy,
I to jest właśnie, rozumiemy to, że moje ludzkie ja najlepiej rozwija się w kontakcie z miłującym Ty. Żeby było jak najmniej tych krzywych zwierciadeł. I tutaj jest inna rzecz. No, bardzo się cieszę z tego, że mówimy cały czas o poczuciu wartości, a nie o wartości. To są dwie różne rzeczy. Bo poczucie może człowieka wyprowadzić na manowce. Pamiętam, jak kiedyś w Anglii rozmawiałem z pewnym człowiekiem, to tak. Piękny, duży, ceglany dom, nowa jetta na podwórku, przyczepa kampingowa w kącie tego podwórka, dobra emerytura. Jeszcze mnie zawiózł nad jezioro, gdzie miał zacumowany jacht. I Terry mi mówi, wiesz, ja to jestem biedny. No tak, pewnie, że tak. No bo się porównał do majątku królowej Elżbiety Angielskiej. I właśnie skąd się bierze też niskie poczucia wartości, w ogóle kłopoty w tej mierze? Biorą się z porównywania. I mamy dwa takie miejsca w Ewangelii, kiedy właśnie porównywanie się z innymi wnosi... Pamiętamy tą scenę, kiedy przychodzi najemnik i się do winnicy i się umawia o denara. Przychodzi rano, idzie do... A to jest całkiem dobra zapłata, ten denar. Umawia się, pracuje za denara. Drugi przychodzi w południe, też umawia się i pracuje za denara. Trzeci przychodzi w ostatniej godzinie, że tak powiem, dnia, umawia się i też dostaje denara. No i Bóg zaczął, ten władca zaczął oddawać, dawać pieniądze od tego od ostatniego. Ten ostatni, co pracował godzinę, dostał denara. Ten środkowy sobie myśli, ja dostanę trochę więcej, nie? No bo ten tylko dwie godziny pracował i dostał denara. I też dostał denara, nie? No to ten, co pracował od samego rana, już jest wściekły. Na pewno też dostanę denara. A on nie dostał denara. Co oni robili? Się zaczęli porównywać. Oczywiście ci, co studiują ekonomię, powiedzą, zdradzili zasady umowy. Nie zdradza się, ile kto zarabia, tak? A nie o to chodzi. Ale proszę zobaczyć, porównywanie się jeden do drugiego wprowadziło im niepokój. Oczywiście, jeśli my rozumiemy, że tym denarem jest Królestwo Boże, to Bóg nie mógł dać więcej. Nie można dać więcej. Czy pracuje jedną godzinę, czy 10 godzin, czy cały dzień. Jakby nagroda jest ta sama, zapłata jest ta sama. Więc nie mógł dać więcej. Więc nie ma sensu. Ale właśnie widać, jak ile niepokoju wniosło porównywanie się jeden do drugiego. A gdyby został na tym odniesieniu, czyli na tym porównaniu do właściciela, do stwórcy, byśmy tu powiedzieli, do Boga, nie przyjdzie ci do głowy pomyśleć, że ten ma więcej, albo tamten ma mniej. Inna scena ewangeliczna, w której ludzie się porównują. Przychodzi faryzeusz i celnik do świątyni. I co robi? Celnik leży w kącie. Boże, wejrzyj na mnie grzesznika. A faryzeusz co mówi? O, dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. O, taki chociaż jak ten celnik. Dwa razy w tygodniu poszczę. Daję dziesięcinę. Ktoś, kto daje regularnie jakąś część swojej... Zresztą czasami się mówi, że prawdziwe nawrócenie, wiecie, czym się mierzy? Mierzy się nawróceniem portfela. A tutaj w jednym pokoiku znalazłem taką karykaturę, taką rysunkową anegdotę, nie? Rysunek, którym klęczy przy konfesjonale gościu i się spowiada, nie pomogłem ojcu Janowi Górze. Nie wspomogłem finansowo ojca Jana Góry. Rysunek taki, nie? Ale rozumiecie, o co chodzi? A on mówi, ja... Przychodzi do świątyni, przychodzi. Modli się. Dziękuję, dziękuję. Pości dwa razy w tygodniu pości. Daje dziesięcinę, mimo że to trudne, daje. I czym to wszystko do jasnej anielki zepsuł? Porównywaniem się. A gdyby został tak jak ten celnik, w odniesieniu tylko do Boga,
Czyli proszę zobaczyć, jest w człowieku ta skłonność do porównywania się. No bo gdybyśmy jej nie mieli, to byśmy tak się nie przyklejali do tego, co ktoś inny robi, jak mówi i co myśli o mnie i tak dalej. Tylko ją trzeba przekierować. Zabronione jest porównywanie się do innych ludzi. Możesz się trochę nimi inspirować, ale porównywanie się do innych ludzi jest zabronione. Bo co? Bo przynosi szkodę duszy. Przynosi szkodę naszej psychice. Bo jak się porównujesz do ludzi, to lądujesz albo w wielkiej pysze, bo ja jestem lepszy, albo lądujesz w kompleksach niższości. Nie ma innej alternatywy. A jak staniesz przed Bogiem, bo jak się do kogoś porównujesz, to tak jak ci powiedział, chciałbym być taki jak ty. Chciałbym być taki jak ty. Absolutnie zabronione. Drugiego, jak ja bym powiedział ojcu Karolowi, chciałbym być jak ojciec Karol, to Bóg się cały sprzeciwia. On mówi, słuchaj, ojca Karola to ja już mam jednego, nie potrzebuję drugiego. Ja nie potrzebuję kopii ojca Karola. Ja nie potrzebuję drugiego. Ale on potrzebuje oryginału. A mój oryginał właśnie się dzieje w spotkaniu z Bogiem. Czyli jak już mamy, bo mamy tą skłonność do porównywania się, to porównywajmy się do Boga. I co jest ciekawe, że święty Paweł, stając przed Bogiem, co mówił? Jestem jak płód poroniony, jak szmata. A nigdy nie działa to na niego destrukcyjnie. Nigdy. Psalmista w 73 psalmie mówi o sobie, jestem jak wół, jak juczne zwierzę. Wersja kobieca będzie, jestem jak krowa. Przed Tobą, Panie. I to się liczy. Bo nawet jak jesteś właśnie przygaszony, On nie zagasi tlącego knotka. Nawet jak jesteś podłamany, znadłamany jak trawa, On nie dołamie. To jest bardzo ciekawe. Jeśli my właśnie stajemy przed Nim i stajemy w uniżeniu, co On robi? On nas wywyższa. On nas wywyższa. Dlatego proszę zobaczyć, jak Bóg spełnia doskonale, wspaniale właśnie tą Twoją potrzebę bycia wartościowym. Dlatego nie majstrujmy w poczuciu wartości, bo tego się nie da zrobić. Jeśli chcesz coś w tej mierze zmienić, to się samo zmieni. To poczucie się samo podreguluje, samo się podniesie. Kiedy będziesz żyć świadomością wartości, świadomością swojej wartości. Nie zostawcie regulowanie poczucia wartości i nie regulujcie ich sobie sztucznie. Tylko idź przed Boga i reguluj swoją świadomość wartości. Kim jesteś? Jak jesteś? To jest, proszę zobaczyć, Słowo Boże mówi, myśmy byli warci, nie? On umarł za nas jeszcze wtedy, gdyśmy byli grzesznikami. Czyli człowiek, gdy był grzesznikiem, nawet w takim stanie, jest warty śmierci Chrystusa, warty drogocennej krwi. Wielki Piątek będziecie adorować. Będziecie adorować cenę Twojej wartości. Bo każdy z nas został nabyty drogocenną krwią Chrystusa. Co? Jesteś kimś do niczego? To co? To znaczy, żebyśmy robili z Boga jakiegoś głupka. On nie wie, co robi. Tak? Za coś do niczego daje taką cenę. Taką wartość. Daje życie, przelewa drogocenną krew. Za nic nie warte? To się w głowie nie mieści. To się nie mieści w głowie. Ono daje życie, przelewa swoją drogocenną krew za coś niezwykle wartościowego. I to nawet wtedy, jak jesteś, albo jeszcze bardziej, jak jesteś skąpany w grzechach. Proszę zobaczyć, jak On cudownie właśnie wspaniale wypełnia tą potrzebę wartości. On ci mówi, nabrałeś wartości w oczach moich i ja miłuję ciebie.
I takich wartości jest mnóstwo. Trzeba to wczytać. Trzeba to odnaleźć w Biblii. Potrzebę własnych wyboru, własnych marzeń, własnej drogi. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, jesteś wolny. Potrzeba więzi wszystkie. Gdzie? To jest też ciekawe, on sam staje się więzią, gdzie dwóch lub trzech zjednoczonych w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Cudownie spełniona potrzeba więzi. Potrzeba rozwoju. Zobaczcie, talenty nam daje. Talenty, charyzmaty, umiejętności. Całe mnóstwo. Potrzeba radości. Winko. Winko w wodę. Znaczy, wodę w winko zamienił. Żeby się tam cieszyli. Żeby mieli radość. I tak dalej. I tak dalej. Potrzeba dzielenia trudnych chwil w życiu. Choćbyś przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ja będę czuwał nad Twoim wyjściem i powrotem. Ja jestem z Tobą, aby Cię ochraniać, mówi Pan. Ja nie mam wątpliwości, że Bóg wspaniale zaspokaja każdą naszą potrzebę. I tej świadomości, i tego doświadczenia, i w związku z tym radości z tego, z całego serca Wam życzę. Amen.